Nazywam się Łukasz Smolarski i zapraszam do Słuchaj, tak to działa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Monika Mikowska, wiodąca w Polsce specjalistka do spraw Design z ponad 15-letnim doświadczeniem, ale wiem też, że jesteś wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową. Obecnie założycielka MobiDik. także miło mi, że możemy się spotkać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mnie również bardzo miło to Monika, przejdźmy od razu do konkretów. Jak technologia pozwoliła rozwinąć Twój biznes? Jak słyszę to pytanie do sobie, myślę, jak ja zakładam ten biznes po to, żeby pomóc się technologii rozwijać. No i nierozerwalnie nie nie rozwój mojej firmy jest związany z rozwojem technologii. Projektujemy usługi i produkty cyfrowe dla klientów korporacyjnych i, i takie projektujemy z wykorzystaniem technologii, żeby służyć na koniec dnia. Użytkownikom no. tychże produktów i usług. Okay. Człowiekowi. A skąd wiemy w takim razie, czego potrzebują użytkownicy produktów cyfrowych? Skąd wiemy? Jeśli wiemy, dużo wiemy o człowieku, prawda? Bo, bo tym użytkownikiem aplikacji mobilnej, serwisu internetowego jest, jest człowiek. Jesteś ty, jestem ja, jesteśmy są, są ludzie oglądający. Ten podcast i dużo wiemy w ogóle o człowieku, bo mamy wiedzę psychologiczną, socjologiczną, więc jakby stamtąd możemy czerpać modele, teorie, różnego, różnego rodzaju, właśnie wiedzę, która nam pomoże w tej codziennej pracy również projektantów i badaczy produktów i usług cyfrowych, więc jakby stamtąd już dużo wiemy. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie następnych rozwiązań, Technologicznych, czy też zmianę czy optymalizację istniejących rozwiązań, tak zwany redesign rozwiązań istniejących, no to możemy sięgnąć po różnego typu metody badawcze, które nam pozwolą pogłębić tą wiedzę. Bardzo ważne jest to, żeby nie pytać człowieka, jak on korzysta na przykład właśnie z jakiejś aplikacji, tylko bardziej poprosić go o pokazanie czegoś, a podstawowym zadaniem naszym jest obserwacja, jest właściwa obserwacja, jest wyciąganie właściwych wniosków. I czasem właśnie też słuchanie między wierszami tego, to, tego, tego, jak może być technologia wykorzystywana w sposób, w który nam nie przyszło do głowy, nam, projektantom, nie przyszło do głowy. To też tak, no. Z, zaraz pewnie pogadamy o przykładach. Tak, a właśnie <laughs> mówimy o tych badaniu potrzeb użytkowników, to jest bardzo ważne, ale czy pracowałeś kiedyś przy projekcie, który właśnie po badaniu tych potrzeb użytkowników całkowicie się odmienił? Mm. W, w, całkowicie się odmienił. To jest dosyć ogólne pytanie, a jakbym mogła je troszkę właśnie zgranu, zgranulować, to, to bym powiedziała, że te badania mogą wywołać pięć takich sytuacji. Mogą w ogóle po pierwsze, może, może być tak, że badanie pozwoli nam doszczegółowić pewną koncepcję. Czyli, jakby przychodzi do nas klient, który mówi: Hej, chcę stworzyć na przykład aplikację mobilną nową, robię to po raz pierwszy. I mam jakiś generalny koncept, co ta aplikacja powinna robić, albo zakładam, że powinna robić 10 rzeczy. Więc projekt z nami. Proces projektowy, w którym są badania, pozwoli doszczegółowić tę koncepcję, doprecyzować pewne założenia, odrzucić niektóre założenia, zrezygnować z pewnych funkcji, które, które były w, w briefie od klienta, a się okazują, że, że na przykład właśnie były tylko takim były tylko zajawką marketera z sali konferencyjnej, ale na przykład nie służyły celowi biznesowemu klienta, który chciał osiągnąć, a już nie, nie wspominając o kliencie końcowym, o użytkowniku, który na przykład z danej funkcji w ogóle nie korzystał. To jest pierwsza sytuacja. Następna sytuacja jest taka, że mogą zmienić też, badania mogą pomóc w zmianie modelu biznesowego właśnie. Że, no właśnie, że, że aplikacja, która ma służyć jakiemuś celowi i, I monetyzacja na przykład tej aplikacji może nie być współmierna do tego, na co grupa docelowa będzie gotowa, więc jest potencjał do tego, żeby, żeby z badań zebrać wiedzę, która zmieni model biznesowy. Trzeci przykład zmiana celu właśnie istnienia aplikacji. Ja też właśnie pamiętam współpracę z z ubezpieczycielem, z którym realizowaliśmy aplikację, która miała służyć jakby w, w, w całej podróży tego klienta w kontakcie z ubezpieczycielem, ale zdecydowaliśmy się skupić tylko i wyłącznie na likwidacji szkody ubezpieczeniowej w, w konkretnym, już, już w konkretnym miejscu, już po zgłoszeniu też tej szkody, że się już wydarzył na przykład wypadek stłuczka, czy, czy, czy zalane mieszkanie i aplikacja służy tylko do tego jednego e, konkretnego etapu, ale robi e, ale aplik użycie aplikacji pozwala rozwiązać ten etap błyskawicznie, zupełnie szybciej, niż byśmy realizowali podobne zadanie, nie wiem, mailem czy w kontakcie z infolinią, e, dzwoniąc, e, dzwoniąc tamże. Badania mogą nam zmienić w ogóle też wykorzystanie czy pomysł na dotarcie do klienta docelowego, bo może być tak, że i tak też było we współpracy z jednym z klientów. Że był pomysł na zrealizowanie aplikacji mobilnej, ale w trakcie badania okazało się, że inwestycja w stworzenie aplikacji nie będzie opłacalna, że już istniejące kanały kontaktu, serwis internetowy, zmiana funkcji tegoż serwisu internetowego, dodanie nowych funkcji lepiej posłuży realizacji tych celów biznesowych. Niż, niż tworzenie nowego e, rozwiązania. Także mogę z tego trochę. Mogę wymienić. <śmiech> Rozmawiamy <śmiech> dzisiaj o technologii i właśnie poruszyłaś aplikację mobilną i mam do ciebie takie pytanie, w jaki sposób ty mogłabyś wykorzystać telefon, który ma wbudowany w sobie rysik, na przykład właśnie S22 Ultra, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, oprócz Moniki. Oprócz Moniki. Rysik to jest w, w ogóle, ja ostatnio też się nauczyłam docenia właśnie takie małe, e, małe rzeczy do precyzyjnych zadań, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do obsługi e, smartfonów e, naszymi palcami. Ale rysik właśnie w pięknie precyzyjny sposób pozwala. Na przykład na makietach, to nawet biorąc, biorąc moją, moją pracę na warsztat, jeśli bym chciała coś zaznaczyć na makiecie, czy pokazać właśnie, że można coś gdzieś w jakimś, w jakimś miejscu przesunąć albo coś dodać, to szybciej i precyzyjniej zrobię to rysikiem, aniżeli zrobię to, zrobię to palcem. Czy nawet korzystając wiesz, z podstawowej funkcji aparatu, chcąc um, dodać zdjęcie na social media, um, można dorysować do tego zdjęcia coś palcem, ale o wiele piękniej będzie, będzie skorzystanie z rysika, o wiele bardziej precyzyjne będzie skorzystanie z rysika i użycie, mhm. użycie tegoż. Ja uwielbiam na przykład robić notatki. Ten rysik się sprawdza idealnie, gdzie mogę sobie szybko właśnie napisać, dużo łatwiej niż właśnie palcem czy gdzieś wpisując klawiatury. A powiedz mi, co zrobić, żeby technologia służyła człowiekowi, a nie na odwrót, bo czasami tak się dzieje. Znowu zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak ludzie obserwują, jak, żeby obserwować, jak ludzie korzystają z, z rozwiązań. I czasem ile oni muszą wysiłku włożyć, żeby e, jakąś funkcję zrealizować, nie wiem, nawet przelew bankowy przez aplikację. Internetową, za, zakup jakiejś usługi, przejście przez czekał sklepu internetowego, poradzenie sobie przez może pop-upów wyskakujących na przykład na stronach internetowych, które utrudnia do, do, dojście do celu. Proces rezerwacji biletu lotniczego, próba do sprzedaży różnych takich usług dodatkowych, Ym, obserwowanie i zobaczenie, ile, ile, ile człowiek musi włożyć wysiłków w, w, w korzystanie z danego rozwiązania jest bardzo odkrywcze. Więc ja też zachęcam wszystkich, którzy budują produkty cyfrowe i mają tam etapy badawcze, do tego, żeby po prostu też na te badania się wybrać, żeby, żeby zobaczyć swojego konsumenta, jak korzysta, z jakimi problemami się mierzy, jakie ma czasem właśnie lifehaki i czasem też właśnie, żeby, żeby też zobaczyć właśnie jak sobie radzi dzisiaj z realizacją zadań przy istniejących rozwiązaniach, kiedy my chcemy mu zaproponować na przykład nowe. Czyli wtedy taka obserwacja może być odświeżająca i odkrywcza. Co musimy zrobić, żeby nauczyć tego naszego klienta na przykład nowego nawyku, żeby on zrezygnował z tego rozwiązania, do którego już jest przyzwyczajony, do którego już jakiś wysiłek wkłada. No ale właśnie, jeśli, jeśli my, my, projektanci czy sponsorzy projektu, wierzymy, że nasze rozwiązanie będzie super i nasze rozwiązanie będzie przełomowe, to tam to badania pozwoli, i zobaczenia tego człowieka pozwoli też otworzyć wyobraźnię i zrozumieć, że bardzo trudno zmienia się też nawyki konsumenckie. I mówi się, że rozwiązanie wręcz musi być dziewięć razy lepsze od istniejących rozwiązań, żeby, żebyśmy my jako ludzie byli gotowi, gotowi do zmiany nawyku, do, uh -huh. do wymiany tego narzędzia, z którego korzystamy dzisiaj. Tak, zgadzam się i dużo dzisiaj poruszamy ten temat mobile, wydaje mi się, że dużo aplikacji powstaje właśnie na telefon i mam też pytanie, jakie funkcje telefonu są dla Ciebie najważniejsze podczas prowadzenia biznesu? Nie będzie zaskoczeniem, jak odpowiem, że oczywiście, że dzwonienie. To jest nieśmiertelna funkcja. Na pewno funkcja. najważniejsza cecha telefonu. Tak, ale wszelkiego rodzaju komunikatory, komunikatory mobilne. Nie wyobrażam sobie życia bez kalendarza. Nie wyobrażam sobie życia bez, bez nawigacji. System do zarządzania projektami. Korzystamy też z takiego systemu w naszej, w naszej agencji. Także są to takie właśnie małe, małe aplikacje, które pozwalają mi wyoutsourcować pamięć do nich i, i te czasem też pracować na notyfikacjach, a nie, a nie w drugą stronę. To jest coś, co jest bardzo pomocne. A czy wykorzystujesz jak aparat w pracy? I właśnie chciałem dodać, że przykładowo S22 Ultra ma jeden z najlepszych aparatów, więc jak u Ciebie to jest, jak wykorzystujesz w pracy aparat? Nie bezpośrednio, tylko prowadząc życie przedsiębiorcy i chcąc pokazać czasem kulisy tego życia, życia przedsiębiorcy, jestem obecna w social mediach, więc wtedy, wtedy ten aparat się przydaje. W trybie nocnym warto korzystać z dobrych rozwiązań, które wspierają zdjęcia, zdjęcia nocne. Także to jest ten moment, w którym widzę link pomiędzy użyciem aparatu a, a moją pracą. Czyli nie bezpośrednio, nie dla klientów, ale bardziej, żeby pokazać właśnie, jak, jak, jak to życie prowadzącej firmy wygląda. Ja testowałem właśnie z 22 Ultra, jak robi zdjęcia w nocy są rewelacyjne. Ale powiedz mi, co jest najtrudniejsze w tworzeniu innowacji z perspektywy user experience. Co jest, naj, naj, co jest najtrudniejsze w tworzeniu um, um, innowacji? To, że czasem właśnie um, nie ma się czasu na badania, um, nie chce się. E, e, Zrealizować tego typu, tego typu etapu, albo planuje się go na koniec, albo dalej chce się, chce się nagiąć pewne rzeczy do, do celów biznesowych, czyli, czyli, czyli współ... i jeszcze w ogóle sam sposób prowadzenia projektów innowacyjnych jest trudny. Bo projekty innowacyjne z natury rzeczy w, w, ich, w trakcie ich realizacji mogą prowadzić nas do odkryć, których nie wiemy na początku projektu. Więc podchodząc do projektu komercyjnego, gdzie musimy go też zabudżetować, gdzie musimy się na niego na, na przy, przygotować, chcemy mieć też jakiś harmonogram. Czasem faktycznie najtrudniejsze jest powiedzenie sobie, że my pewnych rzeczy nie wiemy. Na przykład nie wiemy, ile coś zajmie, nie wiemy, ile coś będzie kosztować, albo nie wiemy, do jakich wniosków dojdziemy, albo nie wiemy, czy nie będziemy musieli się wycofać. Więc akceptacja niewiedzy wydaje mi się najtrudniejszym takim, e, takim elementem. Więc. Y Mamy też metody prowadzenia projektów, pracujemy w, w, w tak zwanych metodykach agile'owych, które umożliwiają nam akceptację tego stanu rzeczy, ale dalej na co dzień jest to, jest to trudne. Mhm. A jest jakaś usługa z naszego codziennego życia, którą poprawiłaby się user experience? jesteś rodzicem? Jestem. Mam bliźniaki, siedmioletnie, tak. Ja też jestem mamą, dwójki córek, jedna z nich jest w wieku szkolnym, więc jako rodzic korzystam z jednej aplikacji, która, której bardzo chciałabym user experience poprawić, żeby mnie i Tobie lepiej pisało się wiadomości do nauczycieli, lepiej sprawdzało się oceny nieobecności, wysyłało usprawiedliwienia. Sama idea bardzo, bardzo potrzebna i właśnie cyfryzująca nasze, nasz kontakt jakby ze szkołą, do której chodzą nasze dzieci, ale jest tam dalej wiele, wiele miejsc do optymalizacji i do tego, żeby korzystało nam się wygodniej. Ja na przykład uwielbiam takie rozwiązanie, którego nie ma, ale chciałem, żeby lodówka miała miejsce na masło, o którym trochę mówiliśmy wcześniej, że otwieram i ono zawsze jest gotowe do użycia. Nie muszę czekać, aż ono będzie do rozsmarowania, bo czasami jest za późno, więc myślę, że Prawda. to też jest coś do poprawy. Absolutnie tak. No a... Jeszcze można sobie dalej kombinować, to nawet dzisiaj jadąc tutaj na, na wywiad, szukanie miejsca parkingowego, user experience szukania miejsca parkingowego też jest zawsze polem do optymalizacji. No, a coś w drugą stronę, co zrobiło na tobie piorunujące wrażenie jest jakaś usługa, która jest naprawdę działa super. Wszystkie usługi, przy których nie musimy myśleć, działają super. Czyli i, i, i do tego zachęcam, do takich właśnie niepowodujących na co dzień zachwytów, takich że, że wow, że po prostu jest coś super, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. Tylko właśnie o wszystkie, chciałabym docenić twórców wszystkich tych usług, które, które działają tak bardzo w tle, że o, że o tym nie myślimy, że po prostu. Realizujemy nasze codzienne e, zadania. E, don't make me think, stara zasada. E, e, I książka o tym samym, samym tytule mówi o tym, że właśnie to są to, tak zwane najlepsze, największe naj, 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 naj wrażenie robiące e, serwisy, aplikacje, produkty mhm. cyfrowe. Cię jeszcze muszę zapytać, jeśli już chcemy badać, to co warto badać właśnie w kontekście tworzenia innowacji? Warto badać potrzeby e, ludzi, warto badać motywacje ludzi, warto od, odkrywać te ukryte motywacje, o których e, ludzie nam na początku nie chcą powiedzieć, a one z tyłu, e, z tyłu e, zawsze są. Warto się do nich e, dokopywać. Hmm. warto obserwować lifehacki, czyli sposób, sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii, które nam nie przyszedł do głowy bo to jest bardzo um, odkrywcze i warto też obserwować w ogóle inne branże niż te, dla której projektujemy, e, bo jest też pewien trend już od wielu lat, który polega na przenikaniu się e, pewnych idei, komodyzowaniu pewnych idei w różnych miejscach. Nie bez powodu mówi się na przykład o uberyzacji. Mm, e, różnych usług, a, a, a właśnie, a przyszło to z, 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 z branży transportowej, ale ma zastosowanie, czy to oczekiwanie w sposób właśnie, jak, jak działa tego typu, typu usługa, w jaki sposób realizowana jest płatność w tej usłudze. To, to, to zbudowało pewne oczekiwania, które są przenoszone do, do, innych, do innych branż. Ale sobie właśnie jeszcze myślę tak, że, 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 że naprawdę taka umiejętność też łączenia Łączenia kropek i, i szukania innowacji właśnie od strony technologicznej jest tam, gdzie człowiek nam tego de facto nie powie. Jak, jak mówisz, co, co, co warto badać, to, to warto też patrzeć na liczby, warto też patrzeć na trendy. Myślę sobie na przykład o powstaniu usługi Google Search Photos w momencie, w którym nie wiem, czy pamiętasz rok 2020. 2000 gdzie JLO wystąpiła na Grammy Awards w takiej zielonej sukienki jungle, jungle dress. I to, co się wówczas stało, to właśnie jak ludzie próbowali wyszukać, co to za sukienka była i nie, nie szukali tegoż, tegoż tekstem, tylko szukali to właśnie za pomocą, za pomocą obrazu, jakby na kanwie, czy, czy też to doświadczenie spowodowało, spowodowało start usługi. Google Search Images właśnie w, 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 przez to, że twórcy zobaczyli, jak ludzie chcą wyszukiwać i dostosowali technologię, dostosowali usługę do tego, jak ludzie z niej korzystają. Człowiek by nam tego nie powiedział. To znaczy nikt by nam nie powiedział, hej, no ja chcę szukać obrazem, tak? Nie będę szukać tekstem, tylko chcę szukać obrazem. Więc znowu, patrzmy, obserwujmy i, i to badajmy de facto. Mhm. To badajmy. Oczywiście bardzo dużo takich przykładów z życia. Ja chciałem cię jeszcze zapytać, czy jeśli chcemy wprowadzić nowy produkt lub jakimś usługę na rynek, to zawsze powinniśmy zaczynać od badań, czy to możemy pominąć cykl badań właśnie na użytkownikach? Nie ma reguły, różnie, różnie do procesu projektowego można podejść. Na pewno nie zawsze trzeba zaczynać od badań, ponieważ bardzo często wiedza już jest w organizacji, z której można korzystać. Badania mo można włączyć w trakcie procesu projektowego. To nie, jest ten, to nie jest jakby wymóg, ale wymogiem jest to, żeby w ogóle wiedzieć, dla kogo projektujemy. I na samym początku projektu postawić pytanie, kto jest naszym klientem, Końcowym. Co my o nim wiemy? Ale co my o nim wiemy ponad cechy demograficzne? Zapytajmy o cechy behawioralne, zapytajmy o to, jak właśnie on korzysta z, z, z istniejących rozwiązań, jakie, ma, jakie są jego motywacje, jakie są jego obawy, czego się boi. To jest wiedza, która powinna być na, na samym początku. Bardzo często ta wiedza jest w organizacji, więc nie trzeba startować tego typu badań. Ale ona musi być i ona też musi jakby pochodzić na rzecz produktu, budowy produktu cyfrowego. Bo bardzo często też pracowałam w projektach, w których tego typu wiedzę dostawaliśmy z działów marketingu. Więc wiedza o konsumencie pochodziła z działu marketingu i wtedy wiedzieliśmy, jak się z nim komunikować, ale nie wiedzieliśmy właściwie, dlaczego on z danego produktu, danej firmy korzysta, co go lojalizuje, co mu rozwiązuje jego codzienne problemy. Więc, więc znowu, zadawajmy precyzyjne pytania, krytyczne myślenie. Jest o właśnie krytyczne myślenie, taka umiejętność, która na samym starcie projektu mm -hmm. powinna być obecna. Zdecydowanie bardzo ważne kwestie poruszone. Jak Ciebie wysłałem, to tak sobie mam taką refleksję, że wciąż wiele rzeczy jest do odkrycia. i Zawsze. Mi, <grym> zawsze. Myślę, że tym zakończymy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, Monika. A ja dodam, że bohaterem dzisiejszego odcinka oprócz Moniki był Samsung Galaxy S22 Ultra z budowanym rysikiem. Jest to jeden z najnowocześniejszych smartfonów na rynku, a więcej informacji znajdziecie w opisie odcinka. Cześć! Dzięki, cześć. Cześć.